Dobrze wykształcone, zamożne Polki seryjnie padają ofiarą następców słynnego Kalibabki. Te kobiety mają wszystko – karierę, pieniądze, uznanie. Brakuje im tylko męża i dzieci. Oszuści doskonale o tym wiedzą, jak również o tym, że bardzo trudno im znaleźć partnera na swoim poziomie, udając więc prawników, lekarzy, zamożnych biznesmenów. 26-latek ze Świdnika oszukał kilka kobiet, tłumacząc, że potrzebuje pieniędzy na leczenie chorej córki. Kiedy już wyłudził pieniądze na leczenie, twierdził, że stan córki się pogorszył i wyłudzał kolejne sumy, a na koniec prosił o pieniądze na pochówek. Z kolei Andrzej K. z Warszawy po odsiedzeniu wyroku za kradzież łowił panie na portalu randkowym. Udawał bogatego przedsiębiorcę budowlanego, kiedy już zaskarbił sobie przychylność i zaufanie takiej kobiety, okradał ją i porzucał.